Hejka, słuchajcie. Tyle się dzieje, że szok oczywiście. Tak to jest, że jak się dzieje, nie ma kiedy nagrywać. I słuchajcie, za chwilę to, co wam pokażę, Jezu, już wiecie co, już po całym dniu jestem, a ja są takie upały i gorączki, że postanowiłam sobie zrobić oczy. Ale to chyba nie był na dobry pomysł, a może i dobry, bo w sumie oczy się trzymają. Chociaż tyle. Więc tak. Od czego zacznijmy? Za chwilkę, co zobaczycie? Zobaczycie zakupy z Biedronki, parę rzeczy z Pepko i chyba z Rossmana. Byliśmy, słuchajcie, w Polsce, w Świnoujściu, gdzie mamy najbliżej do Polski. To jest do Świnoujścia. Pojechaliśmy, zrobiliśmy zakupy i był tak intensywny, słuchajcie, weekend, że odzywam się do was, żeby wam to opowiedzieć. Ale najpierw nie wiem, czy najpierw pogadanka, czy najpierw wam wkleić zakupy. Może wam wszystko później opowiem. Później zobaczycie zakupy. No, więc tak. Dobrze. My pojechaliśmy do Polski. Słuchajcie, mieliśmy tak intensywny weekend, że masakra. W piątek pojechaliśmy do Polski. Musieliśmy załatwić jedną sprawę, ale to tam mniejsze o te. Więc w piątek po pracy byliśmy od 5 rano na nogach. Nawet wcześniej przed 5 na nogach. Pojechaliśmy po pracy od razu do Polski. Tylko dosłownie wylecieliśmy się przebrać. Ja wzięłam już kosmetyczkę, miałam spakowaną, malowałam się w aucie i pojechaliśmy do Polski. Zrobiliśmy zakupy, no ogólnie załatwiliśmy tą sprawę, zleciało nam. Cały dzień byliśmy chyba po 11. Po 11 poszliśmy spać w pół do 1, zanim rozpakowaliśmy i tak dalej. I spaliśmy, słuchajcie, 3,5 godziny. 3,5 godziny? Tak, bo jechaliśmy pociągami do wesołego miasteczka tutaj w Niemczech. Też mieliśmy właśnie pociąg o 4:50, więc jakoś tak, no wcześniej musieliśmy wstać i jechaliśmy. Mieliśmy, słuchajcie, 3 przesiadki i nie wiem, czy teraz wiecie, może ten, kto jest z Niemiec, to wie, jest taka akcja w całych Niemczech, że są bilety za 9 euro przez całe wakacje. I słuchajcie, chyba to był błąd, bo to, co się dzieje na peronach, to jest po prostu jakaś masakra, tyle ludzi, że pociągi są przepełnione, jeszcze tyle przesiadek, w ogóle ludzie, w ogóle no tyle ludzi, że policja wyganiała ludzi z pociągów, bo nie chcieli wychodzić. Tam konduktor chodził, mówił, że na przykład po 10 osób z każdego wagonu ma wysiąść i oczywiście co? Nikt nie chciał wychodzić. No to policja musiała po prostu wyganiać siłą, wskazywała, kto ma wyjść, no i tyle. I ten ktoś już po prostu nie mógł jechać. A jak ktoś przykładowo miał na przykład zaplanowane tak jak my, że innych pociągów nie mieliśmy, tylko tymi mogliśmy się dostać, to ja nie wiem, co oni robili. Nie wiem, o który kolejny pociąg mieli. Mieliśmy 3 przesiadki. No ale udało nam się, nas nie wygonili. Dojechaliśmy do Hansa Park, chyba tak się nazywa to wesołe miasteczko, jak chcecie to sobie sprawdźcie, znajduje się w Lubece. Super polecam, było bardzo fajnie, ale słuchajcie, nic tam nie nagrałam, bo cały czas telefon miałam w plecaku, a plecak w szafce, żeby tego nie nosić i nic nie nagrałam, bo zajęłam się po prostu znajomymi, z dobrą zabawą i tak dalej, więc nic nie nagrywałam. Jak wracaliśmy, słuchajcie, też jakiś pan, bo już przepełniono pociąg i jakiś pan z dziećmi chciał koniecznie wsiąść. Oni mu powiedzieli, że no niestety nie może wsiąść, bo no bo już jest za dużo osób i on nie może wsiąść. A my mieliśmy ostatnią przesiadkę mieć już wtedy i to był ostatni pociąg z ostatnią przesiadką i w ogóle nawet już innych pociągów później nie było i musieliśmy na niego zdążyć, a on powiedział, że nie zamknie drzwi, póki on nie wejdzie do tego pociągu i go to nie interesuje. No oczywiście tam po jakichś tam 15 minutach czy tam ileś wsiadł, słuchajcie, sam bez dzieci, a dzieci zostawił na peronie. No tam tacy nastolatkowie z 10-14 lat, no ale mimo wszystko dzieci wciąż tak zostawił na peronie i sam sobie pojechał. Nie wiem, co te dzieci zrobiły, skoro on konkretnie już musiał jechać, a te dzieci nie. Także dziwne. I przez tego pana zostało nam dosłownie 3 minuty do przesiadki, więc mieliśmy, ja już byłam tak padnięta, zmęczona. Wiadomo, po całym dniu na słońcu pogoda była zajebista, udała nam się. Po całym dniu chodzenia na słońcu, no to już wyczerpani, zmęczeni. No, mieliśmy 3 minuty na przesiadkę i jakby na drugą stronę peronu, czyli wiecie, tutaj nasz pociąg wysiadał. Były schody, przejście tym takim tunelem do góry, wiecie o co mi chodzi, zejście na dół po schodach.
I dopiero po tamtej stronie był nasz pociąg. Po prostu tak biegliśmy szybko. Całe szczęście nie byliśmy my sami, bo dużo osób się przesiadało z tego pociągu w tamten. Bo to była ostatnia przesiadka, jakby już więcej połączeń nie było. I jak my weszliśmy, dosłownie minutę później on odjechał. Czyli poczekał tylko minutę, bo miał wyruszać 3 po. My równo 3 po wbiegliśmy do pociągu. Jak usiedliśmy, było 4 po. I on już od razu odjeżdżał, więc nie wiem, czy by czekał w ogóle na ten pociąg, jakby się spóźnił, czy co. Także cyrki się dzieją i odpuściliśmy sobie póki co, bo to nie ma sensu, takie jeżdżenie na siłę. Nie przemyśleli tego i stwierdzamy, że ta druga akcja za 9 euro pewnie nie prędko powtórzą. Wróciliśmy bardzo późno tak samo, bo gdzieś chyba, też to jakoś chyba, nawet już nie wiem, wiecie co, chyba po 10 poszliśmy spać, po 11, tam o 12, nie wiem, już po prostu nie pamiętam. I na drugi dzień szliśmy do pracy, do takiej dodatkowej pracy. Poszliśmy sobie i jechaliśmy i poszliśmy do pracy. I też sobie za długo nie pospaliśmy. Co prawda poszliśmy chyba na 8, szliśmy. No i cały dzień jeszcze w pracy. Także tak. I dopiero wróciliśmy i do naszej pracy szliśmy na popołudnie, więc jakby odespaliśmy dopiero trochę z niedzieli na poniedziałek, bo szliśmy na popołudnie, ale później cały tydzień był masakra, bo wiadomo, zawsze pierwszy dzień jest fajny na popołudnie, a z każdym dniem później coraz jest gorzej, coraz gorzej się wstaje, coraz ciężej cokolwiek zrobić z rana. Ja jednak wolę do pracy na rano mieć całe popołudnie wolne. I słuchajcie, już jest dosłownie tydzień później. Bo dopiero teraz mam czas to nagrywać, już jest właśnie kolejny weekend i ja to dogrywam, bo wtedy wam tylko nagrałam na szybko, wam nagrywam te zakupy i tak dalej. Między jakimś tam moim czasem, chyba po pracy to wtedy nagrywałam. Nie wiem, nieważne i zobaczcie, w ogóle musiałam ściągnąć paznokcie, one tu jeszcze nie wyglądają źle w kamerze, ale mam tak połamane, są takie straszne, ten to jest w ogóle. Tutaj mam jeszcze jakieś pozostałości po czarnym lakierze, dlatego już nie chciałam tego spiować, bo mam po prostu wiórki, a nie paznokcie. Więc by mi się pomału połamało do reszty. Słuchajcie, daję odpocząć chyba od roku. Daję odpocząć moim paznokciom. Naprawdę przez cały bity rok ściągałam, zakładałam. Wiem, że to nie jest dobre, nie jest to zdrowe, ale ja w krótkich paznokciach nie umiem funkcjonować. No ale w końcu po roku czasu, zawsze tak w sumie chyba raz, no nie no, kiedyś częściej te paznokcie obcinałam, jakby damy odpocząć niż teraz. Teraz troszeczkę je za bardzo przeholowałam. I no i teraz mi się odwdzięczyły, że są tak słabe jak wiórki. Całe szczęście mam to, że mi paznokcie szybko rosną, tak jak właśnie włosy, że no już mi powiem wam odrosły, które jak miałam w maju obcinane. I paznokcie myślę, że do mojej kuzynki wesela do września też mi spokojnie odrosną. Ale tak teraz dziwnie mi się funkcjonuje, nie mogę w ogóle nic nakliknąć, jakoś źle mi dziwnie, tak wiecie, to wiecie, jak na przykład kto nie nosi paznokci, nagle sobie przedłuży paznokcie, to też mu dziwnie. To tak jak ja po roku czasu obecne te paznokcie, to też jest dziwnie. No i w sumie teraz będziecie mieć wklejone te zakupy, które wam nagrałam, tam właśnie z Biedronki i tak dalej. Miałam w ogóle nagrać wam takiego hola, takiego typowo, że tylko właśnie będzie ten hol z Biedronki. I miałam wam tak nagrywać właśnie twarzą w twarz, a jest nagrane, że wam odwracam kamerę, dlatego że ja przez ten weekend wyglądałam strasznie. No i wolałam się w sumie nie pokazywać i tutaj wam właśnie to chcę dograć zakupy i to będzie taki właśnie vlog opowiadankowy trochę i zakupy z Biedronki, nie wiem, chyba się właśnie będzie nazywał zakupy z Biedronki i intensywny weekend. Był bardzo intensywny, był intensywny. I tam mówią właśnie takie, powiedzmy, starsze koleżanki ode mnie mówią: młodość, to się nazywa młodość, ale wam powiem, że nie, że ja już też jestem na takie rzeczy. No niektórzy się będą śmiać, ale no ja już nie mam siły na takie rzeczy. Ja miałam siłę na takie rzeczy, jak miałam 18-20 lat. To tak. I wiecie co? Teraz, ja nie wiem, czy ja chyba zaczęłam nawet nagrywać kolejnego vloga, albo nie. Albo tak. A do tego nie miałam jakby właśnie ani początku, ani zakończenia, więc teraz to widzicie. My teraz zakończę, zacznę kolejnego. Nie kolejnego vloga wam zacznę holem z DM-u, bo kupiłam fajne rzeczy. Parę rzeczy już na wakacje. Ja wam mówiłam, że jedziemy na wakacje.
Nie wiem, ale jedziemy na wakacje. Cieszę się. Może tego nie widać. Jeszcze nie widać. Słuchajcie, teraz muszę robić formę, muszę schudnąć. Forma ma być na lata, a nie na lato, ale u mnie to ciężko w tym przypadku. No. Więc jedziemy, a nie wiem, czy wam mówiłam gdzie, czy nie. Wiecie co, jak nie mówiłam, to może na razie nie będę mówić, zobaczycie później. Też nie, no, nie robię z tego jakiejś tajemnicy. Więc tak na pewno się dowiecie szybciej. Dobra, no to tak jak mówiłam, zaczynamy food haul z Biedronki. Troszeczkę tego jest, więc wam pokażę jakby w dwóch turach. Najpierw to, później sobie pochowam i polecimy z drugą turą. Wszystko mi się nie zmieściło. Dobrze, to słuchajcie, trzy cytryny Zbyszko. Tak dawno tego. O Jezu, patrzcie mi paznokieć. Muszę dzisiaj w ogóle zrobić. Trzy cytryny, tak dawno tego nie piłam. Panam za dzieciaka się właśnie piło te zielone. Pomarańczowe albo grejpfrutowe, trzy takie smaki. Dwa keczupy kotlińskie. Niestety w Biedronce nie ma kotlin. Niestety nie ma kotlińskich, a ja wolę kotlińskie od tego kotlina. Tutaj sobie wzięliśmy takie drewniane widelczyki. Tutaj są jakieś przyprawy, słodkie chwile. I galaretki, jakieś słodkie chwile. Tutaj są woreczki śniadaniowe. Następnie jest pieprz i fiks śmietanowo-ziołowy do kurczaka. Tu mamy 4 mleka, 2%, młodą kapustkę, będzie na jakiś obiad. Tutaj są dwa paszczeciki z drobiem, lubię te paszczeciki. Najlepsza kawa Nescafé rozpuszczalna, dwa koncentraty. Jeden mamy pudliszki, a drugi z Daftona. Jeden ryż basmati, teraz używamy tego, powiem wam, że używam takiego zwykłego, białego i tak się sklejał, ten basmati jest dobry. Makaron taki, później makaron do spaghetti, Helena, najlepsza orężada. Jak to się mówi, cudze chwalicie, swojego nie znacie, więc ja polecam Helenkę. Oxy też to polecam, teraz wziąłam do białego, na drugi raz sobie wezmę, jak będę w Polsce, jeszcze do kolorowego. Jedna fasola czerwona do jakiejś sałatki, wegeta, przyprawa, najlepszy również majonez winiary, ja już mówiłam, jestem team winiary, nie kielecki, chociaż kielecki też jest dobry i tutaj mega paczka duszków, może nawet dzisiaj sobie zjem, zobaczę, więc to jest pierwsza tura, teraz to sprzątam i lecimy z drugą turą. Słuchajcie, lecimy z drugą połową. To jest teraz zaparowane, bo już to miałam w lodówce i teraz właśnie to są takie rzeczy typowo wszystkie z lodówki chyba prawie. Więc tak, polecam te dewolaje, te rolatki z Biedry, one są bardzo dobre z nadziejem maślano-czosnkowym. Następnie mamy podudzie z kurczaka, czyli pałki, dwie śmietany osiemnastki, dwa masełka. Następnie tu mamy jakieś parówki drobiowe. Tutaj jest filet z piersi z kurczaka. Ogromna paka, zaraz muszę to sobie właśnie poporcjować i zamrozić. Tutaj Kuba sobie wziął jakieś takie kotlety hamburgerowe. O, tutaj też zaparowane. Tutaj jest schab bez kości, kiełbasa śląska. Tutaj mamy dwie śmietanki, trzydziestki. Też zawsze się przydawałam, też zawsze właśnie lubię mieć w kuchni. Tutaj wybrałam jakąś suróweczkę. To jest w ogóle za surówkę z porem o w delikatnym sosie, taka właśnie na obiadek. Jakieś, żeby była. Następnie mam tutaj dwa jogurty naturalne do sosu czosnkowego czy do czegoś. Tutaj wzięłam koperek, jak widzicie, i koperek wzięłam dlatego, że wzięłam trochę ziemniaków młodych, ale mówiłam, że tak już były wybrane, więc wzięłam resztkę, więc tak w sumie na jeden obiad będzie, więc koperkiem sobie zjemy, więc myślę, że będzie smacznie. No i co? No i słuchajcie, to na tyle, że tam jakieś pierdoły pokupiłam, w sensie coś tam, jakiegoś energy drinka, czy jakiegoś tam donuta, ale to wszystko sobie wiadomo, usiedliśmy po drodze. No i to na tyle, teraz wam idę pokazać haul z Pepco. I Rossmana chyba coś tam kupiłam. Przy okazji właśnie z Pepco kupiłam cztery kartony, dwa takie mniejsze, dwa większe. Wzięłam blachę, bo mi słuchajcie brakuje takiej właśnie standardowej blaszki, jak coś chcę upiec. I ona była tania, bo kosztowała
8 zł, a kartony te mniejsze 10, a te większe chyba 15. Tak, więc tak. I to w sumie z Pepco na tyle, nic mnie jakoś nie porwało tym razem. Teraz, jak wiecie, są wielkie wyprzedaże i z H&M skusiłam się na takie bluzeczki 3, bo oczywiście się jak byłam, to się ubrudziłam i kupiłam sobie takie, więc wzięłam 3, bo jak przymierzyłam, to fajne są. Do tego jeszcze białą, ale biała już jest brudna, bo w niej chodziłam, bo musiałam coś przebrać. One są z taką farbanką, to jest takie cieńsze, a tu macie taką... tu tak macie więcej tego materiału i one, słuchajcie, były, patrzcie jaka cena śmieszna, 10,99 z 30, więc kupiłam 3 i zapłaciłam tyle co za jedną, więc jest taka czarna, no i tak jak wam mówię, jeszcze biała i z Rossmana też w sumie dwie rzeczy, czyli mój ulubiony podkład, który polecam, bo jest świetny. Ja mam najjaśniejszy, czyli 01, i masło kakaowe przyspieszające opalanie też się przyda i było na promce. No i to na tyle. Słuchajcie, jeszcze mówię, coś mi się mało wydaje, zapomniałam o lodach. Wzięliśmy sobie lody, troszeczkę się roztopiły, ale spakowaliśmy w tą taką torbę. Kupiliśmy tą taką termoaktywną, że godzinę niby jest tam ten się trzyma, ale trochę dłużej ona trzyma i tam w miarę je dowieźliśmy. Te to się roztopiły, na przykład te wodne, ale te wszystkie były ok, więc aha, to jest słony karmel, myślałam, że zwykły, no ale dobra, wziąłam dwa razy słony karmel, ekipę, świderki, tu jakieś nuki, rożki, tu jeszcze jeden świderek, o, widzicie jak się ten, ale się zmroziły, taki rożek, no, więc to na tyle, więc troszeczkę jeszcze lodów. Więc kończę tego vloga, więc to już jest koniec, macie pożegnanie. Pa, pa. I zaczynam kolejnego. Bye.